witam. Stosunkowo dawno mnie nie było, właśnie byłem, ale byłem mniej aktywny. Głównie na Instagramie, na Facebooku, na socialach. Na YouTubka wrzucałem filmy, bo przygotowałem je wcześniej. Głównie dlatego, że po prostu się przeprowadzałem i szykowałem m.in. zupełnie nowe stanowisko. Zobaczcie, jak mi poszło. Ocenicie mój sprzęcior, to co kupiłem. Zrobimy standardowy film typu stanowisko za x tysięcy złotych. No i zobaczymy, jak się sprawdzi i czy będzie dobre do unboxingu. W sumie to praktycznie najważniejszym elementem każdego studia jest porządna podstawa, porządny fundament, czyli porządne biureczko, które akurat dostałem z uprzejmości Micota Gaming Store, czyli dwóch ziomeczków, którzy tworzą biurka samodzielnie w Polsce, w okolicach Białegostoku, na Podlasiu, ale niech nie mylą was pozory, bo chłopaki naprawdę stworzyli kawał biurka specjalnie dla mnie na wykonanie pod unboxala, między innymi do porządnych unboxingów, więc sprawdzimy sobie dzisiaj, jak się sprawdzi. No i oczywiście nałożymy sobie na nie wszystkie elementy stanowiska, akurat w moim przypadku jest tego naprawdę sporo. Akurat moje stanowisko, kiedy nie nagrywam unboxingów, jest równie mocno zawalone, bo korzystam aż z dwóch dużych monitorów. One mają z 30 cali, nie? 100. Mają około 30 cali i używam aż takich dwóch. Nawet teraz, jakbym się nimi zakrył, to mnie ledwo widać. Do tego oczywiście jeszcze komputer stacjonarny, no i oczywiście hobbystycznie ponagrywam sobie czasami jeszcze jakieś rapsy, czy coś takiego, czy potworzę muzykę, bo bawię się w kamerzystę, tak więc również dochodzą kolejne monitory studyjne. Sprzęt ledwo mieści się w kadrze, na szczęście mieści się całkiem dobrze na biurku. Oczywiście to tylko część sprzętu, mamy jeszcze klawiaturki, interfejsy audio, mikrofony, wszystko, żeby móc nagrać chociażby Minecrafta na kanał gamingowy w całkiem niezłej jakości. Swoją drogą możecie wbijać na nowy kanał, tam również pojawiają się filmy chociażby z kwadratowej masakry, gdzie kradnę diamenty innym youtuberom. Podepnijmy sobie jeszcze mikrofonik, przydadzą się jeszcze słuchaweczki. No i tak unboxal jest gotowy do nagrywania. No i przy tej ilości sprzętu, przy tej ilości zastosowań stanowiska, kiedy chcemy jednocześnie móc zdjąć wszystko i robić ten unboxing, jednocześnie nagrywać gaming na kanał gamingowy, czy chociażby jednocześnie tworzyć czarne rapsy, to ilość sprzętu jednocześnie, nawet jak mamy wystarczająco duże biurko i uda nam się zrobić takie na zamówienie, tak jak udało się mi, to i tak dodatkowo przy tym wszystkim efektem ubocznym jest po prostu masakryczna ilość kabli. Każdy z tych sprzętów wymaga przynajmniej jednego przewodu, a z reguły to średnio dwóch, trzech i po prostu robi się warkocz przewodów tego wszystkiego. Można byłoby się pozabijać, gdyby nie fakt, że w biurku wykonane są specjalne korytka na kable, mocne, stalowe i całkiem pojemne. I naprawdę zmieści nam się tu każdy przewód, nawet jak mamy tak rozbudowane stanowisko jak ja. Tak więc szansa na potknięcie się o kabel niweluje się do zera. W rozmieszczeniu wszystkich sprzętów pomaga nam też multiport, który został tutaj zamocowany na zamówienie właśnie w biureczku. Ponoć chłopaki z Micota Gaming potrafią zamontować ich tutaj w biurku nawet 5, akurat jeden wystarczył, pomaga ono tyle, że mamy dwa wyjścia ładujące, no i oczywiście dwa USB-ki. Do telefonów, głośników, do czegokolwiek chcemy, to idealne miejsce na podłączenie chociażby ładowarki indukcyjnej, z której osobiście ja korzystam nałogowo. Ale nie tylko, bo chociażby może być to przydatne, żeby podłączyć sobie jakieś narzędzia w trakcie unboxingu czy odcinka, chociażby szlifierkę elektryczną. Wstępnie pokazałem wam, jak mniej więcej schematycznie wygląda moje stanowisko, jeszcze wszystkiego nie podłączałem. Za chwilę to zrobimy, może poprodukujemy jakieś czarne rapsy, ponagrywamy Minecrafta i tak dalej. No i jednocześnie pokażę wam całą swoją specyfikację, z jakiego sprzętu korzystam, z jakich mikrofonów, monitorów, co mam w komputerze i tak dalej. Jeśli chcecie, jeśli was to interesuje, chcecie złożyć na przykład komputer identyczny jak unboxalowy, to oglądajcie do końca, na pewno się dowiecie. Tymczasem my zrobimy sobie na naszym stanowisku i na naszym biureczku atest unboxala. Czyli na początek jakieś paczuszki. Wziąłem pierwsze, lepsze, mamy tutaj szczęściarzy, czyli Miłosza Stłuchowa, jeśli się nie mylę, kod pocztowy 87605, możecie sobie wygooglować, co to za miejscowość. W każdym razie pozdrawiam Miłosza, mamy jeszcze coś od Kacpra z Krzyża Wielkopolskiego, również pozdrawiamy. No i co jeśli chciałbym otworzyć te paczuszki na przykład z użyciem szlifierki? Nie chce mi się kombinować, dlatego podłączymy ją bezpośrednio do biurka, do naszego multiportu. Jak po chwili okazuje się, może działać z pełną mocą, a przypomnę tylko, że podłączyłem ją do biurka, gdzie normalnie podłącza się na przykład telefon czy myszkę. Akurat nie mam tarczy, żeby te paczki otworzyć, dlatego użyjemy sobie zwykłej wkrętarki. Zacznijmy od paczki Miłosza. Udało nam się pozbyć górnej warstwy. A w środku mamy małe pudełeczko po jakiejś konsolce. Wraz z listem. W naszym liściku dowiemy się, że Miłosz wysyła paczkę wraz ze swoim kotem i ma być otworzona w miarę normalnie. Myślę, że jak na moje standardy wkrętarka naprawdę jest w miarę normalna. W paczce znajdę balony dla pchlarza, drobny podarek w formie hajsu,
konsolę do crash testu oraz okulary dla Ciebie na słońce, w których masz chodzić do końca odcinka. Paczkę nadsyła Miłosz. Proszę o ocenę 5 na 10. Sorry, okulary się nie zmieściły. Aha, czy jednak okularów nie ma? Ktoś tutaj zrobił szybką medycję listu. W każdym razie sprawdźmy, co w środku. No i parę rzeczy dla kota oczywiście się znajduje. Na pewno przekażę mu pocztą w wolnej chwili. Mamy konsolkę do grania. Obawiam się, że nie działa. Paszteciki dla kota. Jakąś MP4. Baterię i akumulator do ładowania kota. Balony. Kauczuk. Jakiś kabelek do naszego nowego stanowiska. Hajs. No i dwa długopisy. 4,5 na 10. Ale mamy jeszcze paczuszkę od naszego Kacpra. Chyba przewierciłem się przez fanart. Zobaczmy, czy był ładny. Sorki, naprawdę nie chciałem. No, na szczęście aż tak piękny nie był, ale i tak dziękuję za włożoną pracę. Zostałem wykonany naprawdę fotorealistycznie. Mamy jeszcze liścik średnio czytelny, postaram się Wam go streścić. Witaj, oglądam Cię parę ładnych lat. Jestem Twoim widzem. Słyszałem, że wrzuciłeś nowy film o smartfonach. Impre Smart to coś? Pozdrów swojego kota, pozdrawiam. Kacper Kamerzysta. Okej, możecie wbijać na kanał Kacpra, Kacper Kamerzysta. Nazywam się Kacper, nie mogę powiedzieć, bo RODO. Mieszkam w Krzyżu Wielkopolskim. O, mamy nawet adres. Może wpadnę. No i ma 15 lat. Jak na 15 lat naprawdę rysujesz kozacko. Jeszcze raz dziękuję Ci za tą paczuchę. Mamy jeszcze coś w środku, czyli przewód, a właściwie nie przewód, słuchaweczki. No jak i również nowa, ulepszona piłka dla grubego. No i czas zebrać przedmioty odcinka. No i po udanym unboxingu, nawet jak już posprzątaliśmy rzeczy, które dostaliśmy na odcinku z paczek, to jednak robi się trochę bałaganu, robi się trochę kurzu, no i wypadałoby sobie to posprzątać i mieć do tego dobre stanowisko, żeby sprzątało się stosunkowo łatwo. Na szczęście taka opcja też jest. Dla mnie dobre stanowisko to takie, do którego bezpośrednio możemy podłączyć odkurzacz. Od razu lepiej, od razu ładniej, a co najlepsze, chyba możemy korzystać jednocześnie z odkurzacza. Jakie szlifierki. A to naprawdę imponujące, zakładając, że ładujemy to z biurka. Za to tu z tego biureczka, jeśli chodzi o nagrywanie filmów i chociażby unboxingów, jest to, że czasami zdarza się otwierać coś młotkiem. No i czasami, jeśli jednak spudłujemy, to jest na tyle mocny wytrzymały lakier trzywarstwowy, że nie mam żadnych odprysków i nic się nie stanie. Pod tym względem prawdziwy atest unboxala. Mamy tutaj jeszcze nawet zainicjowany wieszak na słuchawki, a dla mnie jest to akurat wieszak na młotek, jeśli robię unboxing. No i liczy się sama wytrzymałość blatu i to, czy się będzie ruszał w trakcie nagrywania. Akurat ten jest całkiem stabilny. Jego nóżki zostały wykonane z mocnej stali, no i dodatkową belkę poprzeczną, która podtrzymuje blat w stałej pozycji. Bez względu na to, co się na nim znajduje. I co akurat jest unboxingowane, więc bez względu na to, co się dzieje na stole, aż się uderzyłem w sufit, raczej nic z biurkiem się nie stanie. A no i zapomniałem dodać, że mamy tutaj jeszcze LEDy umieszczone w dobrym miejscu, żeby oświetlały nam tył stanowiska, chociażby monitory czy ścianę, żeby ładniej to wszystko wyglądało. I w zależności od odcinka, na przykład do paczek możemy sobie ustawić kolor niebieski, gdy nagrywam jakiś inny odcinek mogę sobie ustawić kolor zielony. Wszystko generalnie możemy sobie ustawić zmiany kolorów, wszystko full pakiecik dla prawdziwego gamera albo youtubera. Na pewno będzie to miły bajer i fajny smaczek dla naszego stanowiska. Blat jest naprawdę wyjątkowo mocny, jest wyjątkowo gruby, co oczywiście jest zaletą, bo ma aż 22 mm i niezależnie co na nim robicie, nic się nie stanie. Tak więc biureczko, no i stanowisko otrzymuje ode mnie atest unboxala. I nadaje się m.in. do unboxingów, no nieważne czy będzie tu kot, który porysuje biurko, cokolwiek, nic się nie stanie, możecie skakać, możecie robić unboxingi, wszystko co tylko chcecie. No i miałem jeszcze złożyć swoje stanowisko. No i nasze stanowisko jest już jako tak rozłożone. Mniej więcej tak to wygląda, kiedy już sobie pracuję, montuję, czy dochodzi do tego, że muszę zrobić sobie miniaturkę, czy cokolwiek innego. Jego sercem są tak naprawdę dwa wielkie monitory Samsunga 27 cali. Radzą sobie całkiem nieźle, ale nie były tanie. Jeden taki monitor jak to jakieś 1200 zł, ale całkiem nieźle i jest to monitor na lata. Jeśli chodzi o sterowanie całym tym sprzętem, to tutaj akurat do gry wchodzi klawiatura Logitecha. Logitech G613, jak się nie mylę. Ona akurat była stosunkowo droga jak na klawiaturkę, bo wygląda na zwykłą, typową klawiaturę mechaniczną. A tak naprawdę ta maszyna ciężka, co swoją drogą i bardzo wytrzymała,
Kosztowała prawie 500 zł, ale jest, myślę, że jest godnym polecenia sprzętem. Jedyną wadą jest to, że nie świeci. Jest to o tyle złe, że po prostu w ciemności ciężej się pisze. Mamy jeszcze myszkę SteelSeriesa. Akurat nic specjalnego, zwykła mycha, zwykły gryzoń. No i do niej również żeby pasowała podkładeczka SteelSeriesa. No i czas na muzyczne serce tego stanowiska, czyli dwie wielkie KRK6, monitory studyjne KRK6. To w sumie bardziej profesjonalny sprzęciar do odsłuchu, jeśli chcemy produkować czarne trapy, czy słuchać ich o trzeciej nad ranem w dobrej jakości i denerwować sąsiadów. To są idealne, generują masę basu, a jednocześnie brzmią rewelacyjnie. No i trzeba nimi czymś sterować, zarówno słuchawkami, jak i monitorami, czyli karta dźwiękowa Focusrite'a 2.2 wchodzi w grę. Do tego jeszcze słuchaweczki od Yamahy. Całość muzycznego zestawu już teraz kosztuje jakieś ponad 2000 zł, jeden taki monitor kosztuje tysiaka, słuchaweczki 600-700 zł. Natomiast Focusrite'ik sam w sobie również około 500. Do tego jeszcze, jeśli już chcemy tworzyć trapa, musimy mieć porządny drum pad, czyli nic innego jak pady do perkusji. No i ewentualnie klawisze. Od siebie polecam Nectar Impact, bo sprawdzają się naprawdę nieźle i możemy na nich wybrzmieć, co tylko chcemy, łącznie z Disco Polo. Swoją drogą, jeśli chcecie, to dajcie dużo łapek, na przykład, nie wiem, 10 koła i możemy zrobić Dis Challenge w Disco Polo na Kruszwila, bo uważam, że zrobił słaby Disco Polo i możemy zrobić to lepiej. Jeśli chcecie zobaczyć Disco Polo w wykonaniu Unboxala, piszcie komentarze i zostawiajcie łapeczki. Pierwszy utwór będzie o kocie. Dzisiaj kręcę unboxingi, dzisiaj obdłaczę twoje stringi. Dzisiaj kręcę wszystkie filmy. Na, 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 na. No i z najważniejszych rzeczy to prawie wszystko. Mówię prawie, bo zapomnieliśmy o najważniejszym. Czyli wygłuszeniu, to raz, bo jest całkiem solidne. Akurat mamy solidne pianki 3D, łącznie z panelami akustycznymi, które bardzo dobrze tłumią dźwięk. Przydatne są jeszcze dwie wielkie LEDówki, które ładnie wszystko oświetlają. No i oczywiście główna część, czyli jednostka centralna, nasz główny komputer, czyli całkiem standardowo Intel Core i7. Wszystko stoi na płycie głównej Z170 Pro Gaming, do tego 16 GB RAM-u DDR4 o wysokiej częstotliwości, karcie graficznej GTX 960 o pojemności 4 GB. Jak sami widzicie, nie jest to najnowszy sprzęt, ten komp składałem już jakieś 2-3 lata temu, może nawet ciutkę więcej, i już wtedy kosztował po złożeniu jakieś 5 klocków. I do dziś radzi sobie całkiem nieźle, nawet w nowszych tytułach, czy bardziej wymagających programach. Możemy wbić sobie chociażby na kwadratową, na mój domek, na którym ktoś mi już grifuje i zaraz go zniszczę i rozwalę, więc no. Wszystko działa, jeszcze biorę sobie mikrofonik, no i oczywiście nagrywam. Tak więc dzisiaj mogliście poznać trochę zakulisową pracę i rozrywkę Unboxala. Mam nadzieję, że Wam się podobało, piszcie komentarze, jak to oceniacie, jak oceniacie nowe stanowisko. No i odcinek powstał głównie dzięki współpracy z Micota Gaming Store. Tak jak mówiłem, chłopaki tworzą biureczka na zamówienie, robią to w Polsce, robią to własnoręcznie i robią to przede wszystkim dobrze. Jeśli już dostałem biurko, chciałem wspomnieć o wszystkich jego zaletach, ale jest ich tyle, że aż ciężko wszystko zliczyć. Na przykład możecie wykreować własne napisy w dowolnym miejscu, o dowolnych wymiarach. Akurat jeśli biorę biureczko do filmu, to nie chciałem się tutaj wyszaleć, ale jakbym chciał, to zrobię sobie jakiś wielki napis na całe biurko typu kod czy coś takiego. Największą zaletą tego produktu jest przede wszystkim to, że jest polskie, dobrze wykonane i tworzą to ludzie dla ludzi i tworzą to dobrze. Dlatego jeśli kiedyś chcielibyście zrobić sobie własne biureczko, osobiście polecam i ma to wszystko atest Unboxala. Wszystkie elementy tego biurka można modernizować na życzenie. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, wbijajcie na linki w opisie. Tam możecie spersonalizować własne biurko, kontaktując się z chłopakami. No i mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Zostawicie łapeczkę subika, z góry bardzo dziękuję. No i widzimy się w kolejnych odcinkach, na niektórych już w nowym stanowisku. Do zobaczenia. Dzisiaj kręcę wszystkie filmy. Na, 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 na.